Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na czytaniu tygodniowym od 25 września do 1 października bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, pustelnik, wtorek, wisielec, środa, 6 kielichów, czwartek księżyc, piątek dwa miecze, sobota as denarów i niedziela 10 denarów. W tle czytania karta maga. Dobry tydzień na to, żeby rozpocząć naukę, nową pracę, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wszystko będziecie mieć pod kontrolą, macie wpływ na wiele spraw, wiele sytuacji, będziecie mieli dar przekonywania, ogromną taką moc, siłę wewnętrzną do realizowania swoich planów, projektów. Mag to też nowy początek, więc zaczynanie czegoś od nowa. Jakiś projekt, jakiś pomysł, jakaś inwestycja, coś, co od dłuższego czasu chodzi Wam po głowie. Teraz być może jest ten moment, żeby ruszyć do działania. W poniedziałek mamy kartę pustelnika. Raczej będziecie podejmować sami decyzje, realizować jakieś plany, bądź zastanawiać się, ale myślę, że niektórzy z Was już wiedzą, co mają robić, bo tutaj jakiś projekt jest już głęboko przeanalizowany przez Was od dłuższego czasu, więc warto być może tutaj przejść do działania. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli od dłuższego czasu szukacie pracy, może pojawić się jakaś oferta, ale jeszcze nie do końca będziecie pewni, więc ten tydzień będzie taki skupiony na przemyśleniach, analizowaniu, wybieganiu w przyszłość, czy mi się to opłaca, czy jednak może poszukać czegoś innego. Natomiast jeżeli macie pracę, zwłaszcza działalność gospodarcza, tutaj kwestie zawieszenia bądź odwieszenia, tak? Będziecie sobie analizować. Niektórzy będą też wracać do jakichś tematów zawodowych z przeszłości, nawiązywać, odnawiać kontakty, być może wracać do zawodu, którym kiedyś się zajmowaliście. Ogólnie w pracy, jeżeli nie planujecie żadnych zmian, może rozważacie zmianę pracy, ewentualnie zbieracie się z myślami, żeby poprosić tutaj pracodawcę o podwyżkę, ewentualnie jeżeli jesteście na emeryturze bądź rencie, dorobić sobie jeszcze, tak? Te rybki, które mają firmę i są już na rencie bądź emeryturze, no tutaj też kwestie zawieszenia bądź zamknięcia, ale myślę, że to musicie sobie wszystko dokładnie przemyśleć. Karta pustelnika jest to karta wiedzy, doświadczenia, więc tutaj jakiś dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, na to, żeby rozpocząć naukę, tutaj sprawy związane ze studiami bądź jakąś uczelnią, konsultacje z osobą, która ma wiedzę, może Was wesprzeć w jakiejś tutaj sytuacji. Trochę będziecie się czuli osamotnieni, ale być może potrzebujecie właśnie takiej chwilowej samotni, żeby się nad czymś poważnie zastanowić, bądź jeszcze raz przemyśleć jakiś swój plan, projekt. Niewskazane jest sugerowanie się czyimś podpowiedziami. Przygotujcie się na wydłużony czas oczekiwania na coś, więc jeżeli jakaś kolejka do urzędu, bądź gdzieś w sklepie coś załatwiacie, mogą być jakieś korki, mogą być jakieś utrudnienia. Jeżeli chodzi o uczucia, troszeczkę będziecie czuli się zaniedbani przez partnera bądź partnerkę, tacy troszeczkę osamotnieni, może brakuje czasu na to, żeby spędzać czas razem, więc tutaj bądź partner izoluje się jakoś od Was, no tutaj trzeba te kwestie poruszyć, zwłaszcza jeżeli temat już od jakiegoś czasu trwa i macie różne podejrzenia, warto tutaj usiąść i porozmawiać. Samotne rybki, czy mają szansę kogoś poznać? Odezwie się ktoś z przeszłości, z kim dawno się nie widzieliście, dawno nie rozmawialiście. No i tutaj być może odnowicie kontakt, być może ktoś z rodziny tutaj wraca, więc tutaj małżeństwa nawet po rozstaniu mogą się jeszcze próbować tutaj ze sobą dogadać. Natomiast karta maga mówi o tym, że to Wy rozdajecie karty, że Wy decydujecie, więc tutaj myślę, że z jakiejś sytuacji wyszliście mądrzy,
o jakieś doświadczenie i teraz będziecie po prostu wiedzieli, co robić. We wtorek mamy kartę wisielca, więc takie zawieszenie. Niektórzy wezmą dzień wolny w pracy, inni być może w tym dniu nie za bardzo będą mieli co robić. Czas na przemyślenia, żeby właśnie zastanowić się nad jakąś opcją. Jest tutaj czy własna firma, czy nowe stanowisko w pracy. Musicie sobie to przemyśleć. I znowuż wyczekiwanie tutaj na jakąś decyzję, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, więc tu nie od razu na miejscu załatwicie jakiś dokument. Uważajcie też na to, żeby dobrze planować wydatki, bo te pieniądze dosłownie będą Wam uciekać, więc nie pomagajcie temu. No i mogą pojawić się jakieś sytuacje, które będą wpływać na to, co sobie zaplanowaliście w danym dniu. Drobne przeszkody, przesunięcia terminów, odwołanie jakiegoś spotkania, więc tutaj przygotujcie się, że nie wszystko będzie po Waszej myśli. Czasu może niektórym brakować w tym dniu, bądź inni będą mieli go aż za dużo, więc może warto wykorzystać to na jakieś pomysły, na jakieś plany, które na przyszłość będą no, korzystne dla Was, tak? Jakieś właśnie pomysły, które poprawią Waszą sytuację, zwłaszcza tutaj zawodową. No, w relacjach nadal zawieszenie, więc tutaj być może trzeba właśnie zaprosić partnera bądź partnerkę do rozmowy. Jeżeli od dłuższego czasu czujecie się osamotnieni w związku, no to tutaj rybka będzie się zastanawiać, czy to na dłuższą metę ma w ogóle sens. Takie dylematy będą trudne ze względu na to, że macie dzieci, więc tutaj musicie naprawdę podjąć mądrą decyzję. Natomiast, tak jak powiedziałam, samotne rybki, może ktoś wrócić z przeszłości, ewentualnie ktoś, kogo poznacie lada moment, może przez wspólnych znajomych, przyjaciół, może przez rodzinę, no może Wam troszeczkę zawrócić w głowie, ale nie będziecie się na pewno śpieszyć. Na razie będzie to taka znajomość czysto przyjacielska. W środę mamy trzy kielichy, bardzo miły i sympatyczny dzień, taka równowaga emocjonalna, dobre jakieś wiadomości, udane spotkania, właśnie nadrabianie jakichś spraw zawodowych bądź zaległości, jeżeli chodzi o kontakty towarzyskie. Możecie kogoś spotkać, z kim dawno się nie widzieliście, bądź nagle zadzwoni telefon. Tutaj zwłaszcza dzieci mogą się odezwać, wnuki. Ta wiadomość Was bardzo ucieszy. Świetne porozumienie z ludźmi, więc tutaj warto w tym dniu rozmawiać, zawierać jakieś kontrakty, jakieś sprawy urzędowe, bo tutaj na pewno spotkacie się z miłą obsługą i taką życzliwością. Jakieś spotkania biznesowe, no i praca z dziećmi. Ktoś może Wam powierzyć tutaj dziecko do opieki, bądź sami być może w tym dniu tutaj będziecie się udzielać w kwestiach właśnie związanych z dziećmi. Może praca, może opieka, może jakieś zajęcia pozalekcyjne, może jakaś uroczystość, w której będziecie brać udział, w którą się zaangażujecie. Ogólnie bardzo miły i sympatyczny dzień. Powinien Wam minąć bardzo przyjemnie. Jakieś prezenty, jakieś niespodzianki, ogólnie taki spokój i poczucie zrealizowania w tym dniu. Czwartek mamy kartę księżyca. Uważajcie na to, z kim rozmawiacie, jaką sprawę załatwiacie, bo coś może być niejasne. Przede wszystkim kierujcie się swoją intuicją, swoim przeczuciem. Uważajcie na prorocze sny, na jakieś właśnie natchnienia, na jakieś inspiracje, bo one mogą być bardzo pomocne w wielu kwestiach. Spotkanie z zodiakalnym rakiem bądź drugą rybką może wyjaśnić jakaś tajemnica, może się wyjaśnić jakaś niejasna sytuacja. Księżyc nie do końca pokazuje prawdziwy obraz danej sprawy, więc tutaj szukajcie szczegółów, możecie coś pominąć, może ktoś wprowadzić Was w błąd, raczej nie jest wskazane załatwianie spraw urzędowych i działaniem pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu, więc na nic się nie decydujcie, raczej sobie przemyślcie jakąś kwestię, żeby nie kierować się właśnie emocjami. No i jeżeli chodzi tutaj o relacje, warto zacząć mówić o swoich uczuciach, nie ukrywać tematu, nie maskować go, nie udawać
przed otoczeniem, że wszystko jest ok, jak nie jest ok, bo widzę, że niektóre rybki cierpią, za czymś tęsknią, są niespełnione, nieszczęśliwe, ale doskonale to maskują, zakładają maskę i udają, że właśnie wszystko jest ok. Przed partnerem bądź partnerką, jeżeli czegoś Wam brakuje, mówcie o tym, starajcie się porozmawiać, nie blokujcie się. Nikt nie ma prawa się domyślać, co tam w Was siedzi i jakie są Wasze odczucia, więc tutaj trzeba wszystko wyrażać i próbować ze sobą rozmawiać. Ktoś w tym dniu może powierzyć Wam jakąś tajemnicę, bądź jakaś tajemnica ujrzy światło dzienne, coś się wyda. W piątek mamy dwa miecze, więc tutaj znowuż taki czas na to, żeby coś przemyśleć, zastanowić się, nie podejmować pochopnie decyzji. Być może jakieś wiadomości, bądź jakieś dwie oferty pracy, które będziecie rozważać, będziecie się zastanawiać, czy zdecydować się na to, czy nie. Ciężko będzie Wam dojść do porozumienia z jakąś zodiakalną wagą, wodnikiem bądź bliźniętami. Natomiast dobry jest dzień na to, żeby porozmawiać, jeżeli coś już sobie przemyśleliście, zaplanowaliście, już wiecie, co macie powiedzieć, więc tutaj warto wyrazić swoje emocje i przestać udawać, że czegoś nie widzicie, na coś jesteście ślepi, że tak powiem. Tylko poruszyć jakiś temat, nawet jeżeli on jest delikatny i z jakiegoś powodu dla Was trudny do przerobienia. No tutaj trzeba w sobie przełamać pewne jakieś blokady i po prostu pozwolić się wypowiedzieć. Nie jest to dobry czas na rozmowy w sprawie pracy, nie jest to dobry czas na zdawanie egzaminów, nie jest to dobry czas na podejmowanie pochopnych decyzji. W sobotę mamy już bardzo ładny dzień, a z denarów szansa zarobienia dobrych pieniędzy. I teraz tak, w niedzielę mamy 10 denarów, więc to może być związane z mieszkaniem, z nieruchomościami, z pracą jak najbardziej. Więc tutaj jakaś oferta się pojawiła, prawdopodobnie zdecydujecie się, więc dlatego ten tydzień był taki, że tak powiem, poświęcony na przemyślenia, żebyście już byli pewni, że faktycznie chcecie jakąś współpracę tutaj podjąć. Dobry dzień na to, żeby coś kupić, sprzedać, zainwestować w dom, podjąć jakiś projekt, szczerze porozmawiać w gronie rodzinnym na temat swojego związku, postawić sprawy jasno, wyrazić swoje emocje, swoje uczucia, przejść do konkretów. Jest to też karta, która pokazuje jakieś wydatki na dom bądź na rodzinę, więc niespodziewany też przypływ jakiejś gotówki, zwłaszcza ze zbycia nieruchomości, bądź jakichś przedmiotów, które odziedziczyliśmy, bądź rodzina nas tutaj też jakoś wspiera, jakieś prezenty, odwiedziny bliskich, tutaj na pewno w niedzielę niektórzy będą sobie razem spędzać czas, może jakiś obiad rodzinny, może popołudniowy, podwieczorek, kawka, ciasteczko i miłe spotkanie. Ta panna mi się tutaj pojawia dwa razy. Jest to ktoś, kto jest z Wami spokrewniony. Być może po dłuższym przemyśleniu albo Wy tej osobie, albo ta osoba Wam podsunie jakiś pomysł do rozwiązania. To jest prawdopodobnie kobieta. I no, ta osoba tutaj, nawet jeżeli może ta osoba gdzieś wyjeżdża, powierzy Wam klucze do swojego mieszkania, żebyście się zaopiekowali domem, mieszkaniem, podlewali kwiatki, może nakarmili jakieś zwierzątko. Osoba, która ufa Wam i wie, że może powierzyć swój majątek w Wasze ręce. Bardzo fajna niedziela, spędzona rodzinnie. Jeżeli szukacie mieszkania bądź domu, prawdopodobnie weekend będzie takim dobrym momentem, żeby się spotkać i jakąś nieruchomość obejrzeć. Natomiast jeżeli sprzedajecie, zbywacie coś związane z nieruchomością, z majątkiem, może to być też auto, może być to jakiś przedmiot wyposażenia Waszego domu, to tutaj też mogą pojawić się klienci z gotówką, chcący od Was coś kupić właśnie w weekend. Dobry pomysł na rozpoczęcie jakiegoś biznesu rodzinnego. Może właśnie w weekend warto się spotkać i to przedyskutować. Na pewno w weekend tutaj pieniążki nie będą Was omijać. Może tutaj dojść do jakiejś udanej transakcji, która pozytywnie wpłynie na Wasz budżet domowy. I to by było na tyle, moi kochani. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym.
Ja jeszcze tylko powiem króciutko, że uważajcie na choroby przewlekłe. No i tutaj jakieś takie przeziębienia, problemy związane z bólem gardła, z szyją, krtanią, z mową. Może niektóre rybki po prostu, zwłaszcza te, które pracują gdzieś tam właśnie z dziećmi w szkole, bądź jakieś występy, częste używanie, że tak powiem, głosu w pracy, no może spowodować jakieś dolegliwości, więc zadbajcie o gardło. No i zadbajcie też o ubiór stosowny do pogody, bo teraz już wielkimi krokami zbliża się jesień i te temperatury mogą być różne, a to też wpłynie na nas, jeżeli chodzi tutaj o zdrówko. Więc dbajcie o siebie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.